Cześć, witajcie z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do vloga technologicznego. Jak zawsze tutaj jest bardziej do posłuchania niż do poglądania, natomiast chciałbym, żebyście znali moje stanowisko dotyczące tej sprawy. A o czym mówimy? W kontekście iPhone'a 12 i rozpakowania i pierwszych wrażeń, które gdzieś tutaj podpinam i sporo komentarzy takich, że niektórzy, że jak to ładowarki nie dali, dwa, no dobrze, niech dbają o środowisko i trzy, Robert, dlaczego tak jasno nie powiedziałeś, co na ten temat sądzisz? Więc wracam z takim odcinkiem i chciałbym Wam wytłumaczyć, co tu się stało, a właściwie co tu się nie stało. Ważnym aspektem, stety lub niestety, jest to, że mówimy o Apple, firmie, która popełnia wiele błędów w historii, robi też wiele rzeczy, które rzeczywiście no, mają wpływ jakby na całą branżę. Najlepszym przykładem, jak zawsze, jest chociażby notch w iPhone 10 i później przez 2 lata mieliśmy wysyp setek, o ile nie tysięcy różnych konfiguracji telefonów na Androidzie, drogich, tanich, które chciały wyglądać jak iPhone. Głównie oczywiście ze względu na to, że iPhone fajnie się przyjął, że jest powiedzmy super nowoczesny, ładnie wygląda, no to zróbmy, żeby wszystko wyglądało podobnie, to może jeżeli kogoś nie stać, to weźmie podobny telefon, który wygląda mniej więcej tak samo, a będzie jednak, nie wiem, 5 razy albo 6 razy tańszy. I oczywiście to zagrało, bo te wszystkie telefony, które na początku wyszły razem z notchem, były raz, że bardzo rozpoznawalne, dwa, że zwracam uwagę, że iPhone 10 nie był pierwszym telefonem, który był powiedzmy w tego typu konfiguracji, ale przyjęło się, że to oni wyznaczyli ten standard i wszyscy chcieli go naśladować. Więc z jednej strony mamy firmę, która, no, z której się śmiejemy teraz, tak, no bo mówimy o telefonie, który od 4 lat wygląda właściwie identycznie, natomiast z drugiej strony jest to też firma, która wyznaczyła pewien gdzieś tam trend, bo to wszyscy inni chcieli podążyć właśnie tą ścieżką. I tak faktycznie było. Bardzo dużo ludzi, którzy nie mieli pieniędzy, chcieli kupić telefon, który by wyglądał podobnie do iPhone'a, więc kupowali i wygląd ułożenia aparatu z tyłu podobny, z tymi srebrnymi rameczkami wokół obiektywu, to się zdarzało, były dość mocno wystające. Prawie bezramkowy wygląd, chociaż wiadomo, że bródki były na tyle duże, że jednak nie wyglądało to identycznie. No i ten ogromny notch. Dzisiaj jakbyśmy mieli kupić telefon z Androidem z takim ogromnym notchem, no to byśmy się popukali w głowę. Wręcz żądamy od tego, od producentów, żeby skoro jest technologia, o której jakaś tam firma gdzieś wspomniała, żeby jednak to właśnie w Androidzie wydarzyła się ta rewolucja, że przednie aparaty do selfie będą pod ekranem. Jak wiemy, chociażby w przypadku Samsunga Galaxy S21, mówiliśmy o tym w odcinku ostatnich Tech Newsów, na tą rewolucję chyba będziemy musieli jeszcze troszkę poczekać. I sytuacja jest dość absurdalna, bo wchodzi Apple z telefonem, który no, w tym przypadku akurat jest cały na biało, chociaż na miętowo, podpinam ten film w razie czego gdzieś tutaj. No i w pudełku nie mamy ani adaptera, ani nie mamy słuchawek, mamy tylko kabel, który jest ciut grubszy, ale właściwie to jest to samo moim zdaniem, może trochę dłużej wytrzyma niż te oryginalne poprzednie, bo one rzeczywiście padały jak muchy. Ale też nie zawsze, bo mam taki, który mam chyba od 3 lat i działa cały czas, ale dwa gdzieś już mi się wyrobiły i po prostu popękały. Więc jak zawsze wszędzie loteria, natomiast głównie chodzi o to, że wielu producentów zastrzega się, wręcz robi jakieś kampanie, że hej, nie będziemy przecież się śmiać, ale można by było się jednak pośmiać, że jak to do telefonu za tyle tysięcy nie dostajemy adaptera. I jeżeli chodzi o słuchawki, to te zestawy sprzedażowe, jeżeli dobrze wiecie i oglądaliście u mnie filmy, gdzie u mnie częściej były unboxingi właśnie w poprzednich latach, to te pudełka były znacznie lepiej zrobione, raz, po drugie były bardziej wypasione, jeżeli chodzi o zestawy. I to mówię o wszystkich producentach, nie tylko na przykład o Samsungu, o Huawei'u, ale również o Xiaomi. Było wiele takich przypadków, gdzie po prostu telefony wyglądały znacznie lepiej, chociażby seria Mi miała lepsze pudełka. U Samsunga mieliśmy chociażby dodatkowe przejściówki, mieliśmy kable OTG, to teraz w ogóle nie występuje. Jeżeli chodzi o Alcatela, mieliśmy zestawy od razu do VR-u, przecież pamiętamy Idola 4 chociażby, do dzisiaj chyba jeden z lepiej pakowanych telefonów tak standardowo i to naprawdę dość tanich. Natomiast no, ten precedens pokazuje, że niestety będzie przyzwolenie na to w branży, bo jeżeli okaże się, że ludzie będą masowo kupować te iPhony i będą oczywiście tacy, którzy są za, którzy są przeciw, ale rzeczywiście te iPhony będą się sprzedawać, to inni producenci powiedzą tak samo. Hej, dlaczego Apple może sprzedawać telefony bez adaptera, robić mniejsze pudełka, bo koszt jakby produkcji pudełka jest mniejszy, bo mniej masz papieru. Nie masz słuchawek, nie masz adaptera, to są dodatkowe koszty, które zostają w danej firmie. 3. Magazynowanie takiego pudełka, które jest 2 razy cieńsze od tego standardowego, to znaczy, że na takim statku, który płynie gdzieś tam z Chin, gdzie to się produkuje, można 2 razy więcej, w tej samej cenie, 2 razy więcej takich urządzeń po prostu wysłać, w tej samej cenie. To są ogromne koszty, o których w ogóle niektórzy nie myślą, nie zdają sobie z tego sprawy. No i inni producenci, skoro spojrzą,
że okej, no to skoro Apple tak może i sprzedają się te telefony, to my też tak zróbmy, dlaczego mamy być jeleniami. I są jakieś pierwsze głosy, że niektórzy może tak zrobią, że pozbędą się tych adapterów i wiem, że teraz wejdzie grono osób, które mówi, że hej, ale przecież ekologia, nasza planeta i tak dalej, że musimy o to dbać. Ja się całkowicie z tym zgadzam. W sensie, ja nie mam nic przeciwko, że to pudełko wygląda w ten sposób, że tutaj nie ma adaptera, że tu nie ma słuchawek. I doceniam, że niektórzy mówią, że to dzięki temu, że nie ma tych elementów, cena tego telefonu, pomimo że on jest 5G, że jest lepszy i tak dalej, została mniej więcej na podobnym poziomie. Mówię szczególnie o wersjach Pro, no bo jednak 12 oczywiście podrożała przez to, że chociażby mamy ekran OLEDowy tym razem, a nie IPS i wyższą rozdzielczość. Natomiast sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo oczywiście Apple dąży do tego, żeby do 2030 roku być firmą, która przy produkcji w swojej firmie, ale również tych towarzyszących nie emitować, czy tam, żeby po prostu netto na zero wyjść z emisją gazów cieplarnianych, z ich produkcją. I to jest jak najbardziej okej. Okay. Natomiast ja uważam, że w tej cenie powinniśmy dostać coś jeszcze. Nie mówię, że adapter. Sam mam milion adapterów, które leżą i spoko, i okej, okay, niech one zaczną być wykorzystywane od różnych takich starych telefonów, od starych kamer, z których nie korzystamy. To są często na przykład 2-amperowe ładowarki albo 2-4, więc one w zupełności wystarczą nawet do jakichś tam prostych, zwykłych ładowarek, jeżeli nie chcemy szybko ładować telefonów, nie ma z tym problemu. Natomiast ja bym chciał, żeby wartość tych produktów, które powinny być w tym pudełku, czyli słuchawek, tam no powiedzmy, ja jestem w stanie pominąć, ale adapter to jest ta rzecz, którą potrzebujemy w momencie, kiedy kupujemy urządzenie. No, załóżmy sobie historię taką, że kupujemy sprzęt i jedziemy od razu na wakacje, albo na wakacjach kupujemy taki sprzęt i okazuje się, że nie mamy takiego adaptera, albo nasz adapter nie pasuje i chcielibyśmy po prostu sobie od razu z tego skorzystać i jeszcze nie daj Boże jesteśmy w Anglii, a mieszkamy w Polsce i kupujemy sobie taki telefon, adaptera w środku nie ma, więc nawet nie podepniemy swojego, bo zapomnieliśmy, tylko musimy kupować dodatkowo przejściówkę i modlić się, żeby po prostu USB-C mieć w swoim starym adapterze. Więc tych jakby problemów jest znacznie więcej. Ja doceniam to, że oczywiście jest tutaj dbanie o tą ekologię, ale chciałbym, żeby te wartości tych produktów, których tutaj nie ma, żebyśmy mieli my konsumenci, my klienci, mieli po prostu ich zwrot w postaci chociażby jakichś voucherów. I nie mówię, niech to będzie nawet na usługi Apple, czyli niech te pieniądze zostaną w ramach tej firmy, tylko niech dadzą na przykład, nie wiem, skoro ładowarka ma kosztować tam, nie wiem, 50 zł, to żebyśmy mogli sobie, nie wiem, 3 miesiące skorzystać chociażby z Apple Music, albo z czegoś innego, albo wykupić jakieś tam iClouda na dłużej, albo wybrać sobie jakieś inne akcesorium w tej cenie, albo dostać jakiś rabat. No, jakby przykładów jest milion i oczywiście można to mnożyć, ale myślę, że to by było sensowne rozwiązanie, bo mówienie tylko o tym, że hej, ekologia, nie dajemy czegoś do pudełka, jest trochę na wyrost i to jest taka rzecz, która no, bardzo szybko umrze, tak? No bo już pierwsze sygnały są dość proste. Po pierwsze, MagSafe, które działa z tym, działa tylko na oryginalnych ładowarkach, tylko tych 20-watowych od Apple, czyli jeżeli mamy inną 20-watową ładowarkę, na MagSafe nie będziemy ładować 15-watowo, tylko 7,5-watowo, czyli tak jakbyśmy podłączyli to do jakiejkolwiek innej ładowarki. Jeżeli mamy mocniejszą albo dokładnie tej samej mocy, albo 18 od Apple, też nie będzie działać. Działa to tylko z jednym konkretnym adapterem, tym, którego właśnie prawdopodobnie brakuje po prostu w tym pudełku. I to jest jakby przykład na pazerność Apple, że to nie chodzi o żadną ekologię. Jest oczywiście to wpięte i wmieszane w międzyczasie, ale nie jest to jakby powód, który jest główny dla tej firmy. Głównie chodzi jednak o cięcie tutaj kosztów i zaoszczędzenie, no bo to są naprawdę milionowe sprawy, tak jak mówiłem, przy tym transporcie, czy przy samych elementach, przy mniejszym pudełku, żeby po prostu wyrównać sobie te straty, chociażby za to 5G, których no, za dużo osób nie interesuje, a jednak oni to sprzedają jako telefon z 5G, no bo teraz wszyscy wszystko sprzedają jako urządzenia z 5G. Dajcie znać, co myślicie. Chciałem zamieścić tu ankietę, ale już oczywiście nie można. Chyba, że coś się zmieniło, to spróbuję. Natomiast dajcie znać w komentarzach, jakby na to patrzycie. W sensie, czy jesteście w stanie pozbyć się tych adapterów i jakby zrezygnować tego w pudełku, ale kosztem jakichś innych rzeczy, czy jakby takie podejście z zupełności Wam wystarcza i nie musi być tych adapterów, macie ich na przestrzeni lat tyle, że to wystarczy. Tylko przypominam, że telefony coraz szybciej się też ładują, a bardzo często może zdarzyć się tak, że adapter, który macie, jest dużo, dużo starszy i na przykład nie obsługuje ani tego napięcia, ani tego prądu, ani po prostu nie spełnia jakichś tam norm, które są założone przez Apple, tak jak w przypadku właśnie tego ładowania bezprzewodowego MagSafe.
Więc dajcie znać. Ja ogólnie chyba należę do osób, które są trochę bardziej wkurzone, że po prostu to pudełko jest takie biedne, ale że nic nie dostajemy w zamian. W sensie jestem w stanie zrezygnować z tego i to nie jest dla mnie jakiś ogromny problem. W przypadku, kiedy dostaję to do domu i wiem, że będę mógł to jakoś podłączyć, ale jakby był gdzieś na wyjeździe i się okazało, że wziąłem tylko telefon z Androidem albo starą ładowarkę, która nie ma wyjścia USB-C, kupowałbym taki telefon, tak na dobrą sprawę nie miałbym go jak go podłączyć, jak go podładować. W sensie mógłbym sobie go skonfigurować i siema, dzięki. Jak się rozładuje, to właściwie tyle. No chyba, że miałbym jakiś inny telefon z Androidem, gdzie miałbym ładowanie zwrotne. I wtedy znowu Android mógłby uratować iPhone'a. No i na końcu pytanie, po co? Dlaczego tak się dzieje? To jest ewidentna transformacja, na którą Apple przygotowuje swoich wszystkich użytkowników. Pokazanie, że MagSafe jest przyszłością, to jest najważniejsze. W ten sposób będziemy ładować w przyszłości iPhone'y i one będą bezportowe. Dlatego nie dostajemy żadnego adaptera po to, żeby skorzystać z adaptera właśnie od Apple i ewentualnie dokupić sobie MagSafe, bo przecież wszystkie pokrowce też są od razu MagSafe i tak dalej. Jest to przygotowanie po prostu do tego, żeby w przyszłym roku, a może za 2 lata najpóźniej, te wszystkie telefony już były bezportowe. Powiem szczerze, że ta jakby wizja mi się nie podoba z jednego prostego powodu, bo jakby benefity są dwa. Konstrukcja jest mocniejsza, ale nie widzę teraz problemu, żeby nam się nowe iPhone'y wyginały. A druga kwestia jest taka, że no nie będzie otworów takich w postaci portów, więc dodatkowo telefon będzie zabezpieczony od wody solonej, bo to jest jedyna rzecz, której w chwili obecnej nie ma, tak? Czyli możemy go wrzucić do wody w basenie, ale do morza już może pojawić się jakaś korozja chociażby na złączu. Więc to jest ten jedyny benefit, no bo jak teraz mamy do 6 metrów, kto nurkuje z telefonem do 6 metrów. I to są te dwa benefity, o których mówię, więc one mnie specjalnie nie przekonują. Zawsze wolałbym mieć jakiś kabel, tym bardziej, że musimy pamiętać, że nie każdy na przykład ma telefon, który będzie współpracował z CarPlayem, czy później z Android Auto, jeżeli telefony z Androidem będą też bezprzewodowe, tylko są samochody, które po prostu nadal działają tutaj tylko w oparciu o podłączenie kablem. A jak wiadomo, nie zawsze tak szybko wymieniamy samochód, jak chociażby telefon. Dajcie znać, co myślicie. Myślę, że temat bardzo interesujący w kontekście kolejnego roku, czy nawet więcej, bo to jest tylko początek. Ta firma to jest początek i tego typu sprzęty to jest początek. W następnych sprzętach również będziemy dostawać coraz mniej, aż na końcu po prostu będziemy dostawać tylko w woreczku foliowym telefon. Takich czasów chyba nie chciałbym dożyć. Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.